Skupimy się na punkcie trzecim, punkcie czwartym. Podsumowanie będzie krótkie w postaci 4 punktów. Na początku takie wprowadzenie. Cel jest dość oczywisty, jakaś próba zreflektowania, jak funkcjonuje prostota w teorii, czyli na przykładzie teorii kosmologii dedukcyjnej. I z tych kosmologii dedukcyjnych wybrałem dwie najbardziej reprezentatywne. Tak uważam, pierwsza kosmologia Milna, która sobie zapoczątkowała ten nurt dedukcyjny w kosmologii, i druga, która funkcjonowała przez dość długi czas w dobie stanu stacjonarnego. Żeby naświetlić problem, z którym się tu trzeba zmierzyć, oczywiście ja nie pretenduję, żeby jakieś rozwiązania podać, tak jak powiedziałem, ja chcę tylko przedstawić, spróbować przedstawić, zreflektować filozoficznie, jak to kryterium prostoty, czy ten postulat prostoty funkcjonował w poszczególnych teoriach. Ale żeby tło pewne zyskać, to na slajdzie, na dwóch slajdach przedstawiam, jakie są różne sposoby rozumienia i definiowania prostoty. Od Dr. Strawińskiego, który mówił o 5 odmianach, Bengel dwóch tylko, syntaktyczną tożsamą z elegancją, ontologiczną ze szczególnością, czy z przytwą Hama. Kantster mówi o praktyce naukowej, w której funkcjonują te dwa kryteria, logiczne, empiryczne, estetyczne. Natomiast profesor Jadacki przedstawia bardzo zbudowaną wizję różnych rodzajów prostoty, różnych sposobów rozumienia. W przypadku tej ontologicznej zaczyna w ogóle od tego, czy pierwsze pytanie, czy wszechświat jest jeden, czy wiele wszechświatów, a więc jeśli jeden, to czy prosty, a jeśli wiele, to czy najprostszy, czy jest jakiś kryterium porównywania tych wszechświatów. Drugi semiotyczny wymiar dotyczący opisu zwraca uwagę, że ta refleksja filozoficzna musi się dokonywać na poziomie języka i na poziomie teorii, ale skoro to ma mieć charakterystykę semiotyczną, to oczywiście musi dotyczyć tych trzech poziomów, a więc syntaktycznego, semantycznego i pragmatycznego. I profesor Such, który jego sposób widzenia najbardziej mnie jakoś przekonuje i właśnie ten sposób spróbuję zastosować do refleksji nad prostotą. Wymienia dwa rodzaje prostoty, czyli matematyczna i logiczna. Wymienia te kryteria, o czym powiem bardziej szczegółowo w dalszej części referatu. Ale z tej zarysowanej sytuacji wyłaniają się dwa takie problemy. Po pierwsze, że brak jest takiej wyraźnej, jednoznacznej definicji prostoty. A drugie, brak obiektywnych kryteriów. I oczywiście może być zarzut, że opracowane są różne kryteria, tutaj w postaci skrótów, kryterium minimalnej długości opisu, na przykład MDL, Akajte, kryterium informacyjne, czy oparte na klasycznej statystyce, czy Bayesowskie kryterium informacyjne. Twierdzę, że zresztą nie tylko ja twierdzę, że są one niejednoznaczne, wąsko stosowane tylko do modeli na przykład, tylko do pewnych parametrów, zwłaszcza do odpowiedniości, czy do, jak mówią fachowcy, fitowania parametrów empirycznych. Skutki są takie, że jeśli się mówi o prostocie, to raczej ma się na myśli nie prostotę w sensie bezwzględnym, a więc miarę prostoty, tylko jako kryterium porównywania. Porównawcze kryterium i to jakoś funkcjonuje. Drugi skutek, efekt jest taki, że w dużej mierze opiera się to porównywanie na intuicji. A więc uczeni tak czują, że bardziej, że jakaś teoria jest prostsza, niż mają jakieś kryteria, które pozwalają zobiektywizować tę decyzję. No to widać, jak to jest precyzyjne, jednoznaczne i tak dalej. Po prawej stronie mamy to, co dzisiaj możemy zrobić, no to już widać, że ten zbiór punktów bardziej przybliżony jest przez mnie prosto. I kryteria te cząstkowe prostoty matematycznej. Taka uwaga, że profesor Such odnosi bardziej tą matematyczną prostotę do praw, a więc pojedynczych twierdzeń,
Natomiast mówię, w przypadku bardziej skomplikowanych struktur naukowych jak teoria, bardziej ma zastosowanie prostota logiczna. Algebraiczne, geometryczne kryterium, nie będę tego omawiał, bo to jest mniej istotne. Uwaga tylko taka, że jest to mniej obiektywne, bo wybór, czy krzywa będzie prostą, czy nieprostą, zależy od wyboru układów współrzędnych. Jeżeli w układzie kartezjańskim może być prosta, przy wyborze układu innego, sferycznego, nie będzie to już linia. Natomiast w przypadku kryteriów logicznych, prostoty logicznej mamy wzięte pod uwagę dwa czynniki istotne, a więc liczba aksjomatów, czyli założeń wyjściowych teorii. Im mniej tych założeń, tym prostsza teoria. To jest pomysł od Einsteina, on tak to rozumiał, tę prostotę logiczną. I drugie kryterium to jest informatywność teorii, tak się mówi, to Sober między innymi opracował to kryterium, zawartość informacyjna. A więc jeśli jest równa liczba założeń wyjściowych, to prostsza jest ta teoria, która posiada więcej konsekwencji logicznych, czyli mówi się, że jest bogatsza informacja. I profesor Suchuje to w postaci takiej relacji, a więc im większy licznik, a mniejszy mianownik, tym oczywiście większa jest prostota, intuicyjnie bardzo, myślę, trafiające do nas wszystkich. Ale proszę Państwa, tu jest problem taki, że nie można określić bezwzględnie ani licznika, ani mianownika. W przypadku licznika ta zawartość informatywna czy informacyjna jest problematyczna, dlatego że z każdego zbioru założeń można wyprowadzić nieskończone jakieś konsekwencje. A w przypadku mianownika wydawałoby się, że liczba założeń jest czymś bardzo jednoznacznym, prawda? Jeżeli ktoś buduje teorię, no to mówi, przyjmuje takie założenia, ale okazuje się, że nie. Po pierwsze, gdyby były to teorie sformalizowane, to owszem, ale w naukach przyrodniczych takich teorii niestety nie ma. I często przyjmowane są założenia dodatkowe, milczące albo nieświadome. I drugi problem, złożoność założeń wyjściowych. Czasem są to bardzo rozbudowane założenia i na różny sposób można je porozdzielać na takie elementarne i wtedy ich liczba oczywiście jest wyższa. Przechodzę do tego głównego punktu, sposób funkcjonowania. Zadania kosmologii, w ogóle kosmologii przyrodniczej, cel jest oczywisty, skonstruowanie modelu, który będzie opisywał nam wszechświat, zarówno jak ten wszechświat funkcjonuje, jak i jego strukturę. Warunkiem realizacji są założenia upraszczające. I są to założenia ontologiczne. Pierwsze założenie, że istnieją w ogóle prawidłowości, a więc że nie ma chaosu kompletnego, że istnieje zasada przyczynowości, to zresztą ja nie będę się rozwodził, bo za brak nie mam czasu. To jest pierwsze, czyli ja to nazywam, racjonalność. Ale racjonalność, proszę Państwa, bez odniesień do, czy to jest matematyczność przyrody, czy jakaś inna, tylko porządek, który tak panuje, pewne prawidłowości zachodzące. Natomiast silniejsze założenie dotyczy jednorodności czasu i przestrzeni, zwane zasadą kosmologiczną. I teraz funkcjonowanie, może tak, zwykle mówi się o teorii, kiedyś wymieniało się dwa konteksty, ten kontekst odkrycia, kontekst uzasadniania, dzisiaj się raczej w współczesnej filozofii nauki mówi o czterech etapach. Generowanie, funkcjonowanie, sprawdzanie i podejmowanie decyzji. Więc w przypadku generowania, przyjmowanie założeń, formułowanie hipotez. Cel kosmologii dedukcyjnej jest skonstruowanie takiego modelu, ale w oparciu o pewną specyficzną metodę hipotetyczno-dedukcyjną. A więc wyprowadzenie tych wszystkich bądź większości praw przy jak najmniejszej liczbie założeń wyjściowych. Motywy Milna, tu tak króciutko tylko, on chciał stworzyć prostszą teorię opisującą wszechświat w stosunku do istniejącej wówczas ogólnej teorii względności i kosmologii relatywistycznej. I tutaj konsekwencje przyjęcia tego postulatu prostoty są wymienione, też nie będę szczegółowo omawiał. Drugi motyw
Milna był taki, żeby wypracować jedną spójną teorię, więc to taki prekursor programu badawczego, który ostatnio był, w ostatnich latach, teraz już mniej, realizowany teorii wszystkiego, żeby jedną teorię skonstruować, która by wyjaśniała cały wszechświat. Natomiast drugi ciekawy motyw, pełna aksjomatyzacja. On był zafascynowany geometrią i mówi, że wszystkie nauki przyrodnicze powinny zostać zaksjomatyzowane tak jak geometria. Kiedyś geometria to była nauka empiryczna, a dzisiaj już po Euklidesie nikt nie odwołuje się do pomiarów, trójkątów, kątów, tylko wyprowadza się wnioski dedukcyjne. Tak chciał stworzyć kosmologię, a potem z niej kolejne działy fizyki. I sposób realizacji, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, jest dokładnie zgodny sposób realizacji przyjęty przez Milna z definicją profesora Sucha prostoty, czyli maksimum ZI to jest zawartość informatyczna, maksimum wyprowadzonych konsekwencji przy minimalnej liczbie aksjomatów założeń wyjściowych. Punkt wyjścia to można by było omawiać. I tutaj tylko takie, zwrócę uwagę na tą liczbę założeń, do 7. No właśnie to jest też przykład potwierdzający, że nie sposób określić nawet takiej teorii zaksjomatyzowanej, jak Milne chciał od początku założyć, że to ma być taka teoria, to sprzeczają się ci jego uczniowie, komentatorzy, ile tych założeń tam naprawdę włożył. Nawet sam Milne raz mówił o 2 założeniach, innym razem o 3. A czasami mówi, że to tylko wszystko wyprowadzone z jednej zasady kosmologicznej. Więc to potwierdza, że nie jest to takie łatwe. Natomiast gdy chodzi o powstanie teorii stanu stacjonarnego, to większość komentatorów podkreśla, że decydujące, gdy chodzi o motywy, były względy światopoglądowe, ale nie tylko, były też względy naukowe, więc próba. Proszę pamiętać, że wtedy ta ogólna teoria względności załamywała się. Do tej pory ona nie działa po prostu poza progiem Plancka, więc w osobliwości. I oni też z takich pobudek również naukowych spróbowali skonstruować się teorię prosto opisującą wszechświat. A więc założenie, wszechświat rozpatrywany globalnie nie zmienia się, a więc mocniejsza wersja założenia niż zasada, zwykła zasada kosmologiczna w postaci idealnej, a więc nie tylko jeziorowość przestrzenna, że wszędzie obowiązują te same prawa, czy obraz wszechświata obserwator dostaje taki sam, ale również w czasie ten obraz się nie zmienia. Najprostszym modelem byłby wszechświat jednorodny, przestrzennie i statyczny, ale na podstawie praw termodynamiki i wyników obserwacji oni wyprowadzili wniosek, że proszę Państwa, wniosek, że wszechświat się rozszerza. I mówią, a obserwacje uciekających galaktyk są empirycznym potwierdzeniem naszego dedukcyjnego wniosku. Żeby utrzymać to, trzeba było przyjąć, jak wszyscy wiemy, to samą kreację materii. Ta obserwabla jest praktycznie nieweryfikowana. Wnioski do tych dwóch kosmologii wnioski są dwa takie, że ten postulat prostoty odgrywał ważną rolę już na etapie formułowania hipotez, przyjmowania założeń, a drugi wniosek, że jednak ta prostota była podporządkowana w przypadku konfliktu z czynnikiem empirycznym, oczywiście faworyzowane były dane empiryczne. Funkcjonowanie, drugi etap. I tutaj taki fundament tezy współczesnej filozofii nauki. Mówi się w filozofii nauki, że jeśli teoria jest tak skomplikowana, że utrudnia to wykonywanie pewnych operacji rachunkowych bądź testowanie tej teorii, to jest to znak osłabiający wartość epistemiczną teorii. I druga uwaga, że ta prostota metodologiczna jest pożądana, ale nie jest konieczna. I w momencie, kiedy ona nie wprowadza istotnych zmian, a jedynie komplikuje cały proces powstawania, konstruowania bądź funkcjonowania teorii, to trzeba z niej zrezygnować. Przykład, wybór geometrii jako narzędzia do opisu wszechświata. Okazuje się, że, to bardzo łatwo pokazać, bo liczba aksjomatów wyjściowych i liczba konsekwencji jest taka sama, a więc te wszystkie trzy geometrie spełniają dokładnie ten
tę definicję prostoty logicznej. Czyli są równie proste logicznie. I teraz Poincaré twierdził, że to jest konwencjonalny wybór tej geometrii do opisu wszechświata. Natomiast stanowisko Einsteina było przeciwne i on twierdził, że jednak kryterium prostoty logicznej, a nie prostoty matematycznej, czy jakiejś takiej intuicyjnej, więc nie jest istotne, dlatego że przy zastosowaniu intuicyjnie bardziej złożonej, skomplikowanej geometrii Riemanna otrzymujemy prostszy opis wszechświata. Poglądy Milna były takie, że on dokładnie Poincarego tezy przyjął i uważał, że można upraszczać opis kosztem komplikowania geometrii albo odwrotnie. Tu jest jeszcze uwaga profesora Witkowskiego, bardzo istotna, że tu w przypadku tej geometrii wybierania musimy rozróżnić geometrię czystą i stosowaną. W przypadku czystych oczywiście możemy sobie pozwolić, ale w przypadku stosowanych to już jest bardziej złożone. I trzeci etap z czwartym połączę, żeby było z braku czasu, a więc sprawdzanie, testowanie i podejmowanie decyzji. I znowu tezy filozofii nauki nawiązujące trochę do tych referatów poprzednich. Mianowicie pierwsze to jest niedookreśloność teorii przez dane empiryczne. A więc okazuje się, że teorii przyrodniczej nie można testować tylko i wyłącznie na podstawie świadectw empirycznych, ze względu na tę niedookreśloność. To jest jedna uwaga. Druga, że testowanie zawsze dokonuje się razem teorii z hipotezami pomocniczymi. Nawet jeśli otrzymujemy wynik falsyfikowania teorii, to nie wiemy, co jest przyczyną taką, czy ważne założenia teorii, czy też może te hipotezy pomocnicze. I trzecia ważna uwaga, w procesie sprawdzania bierze się pod uwagę również kryteria wewnętrzne oceny. One są zorientowane na prawdziwość, a wśród nich zajmuje ważne miejsce prostota. I tutaj są przedstawione zasady, które funkcjonują w kosmologii, założenia filozoficzne. Wśród nich jest zasada prostoty, tylko na to zwrócę uwagę, należy wybierać najprostszy model zgodny z obserwacjami. Sytuacja kosmologii była taka, że trudno było testować wtedy konkretne modele, to jest jedna uwaga. Druga, że obydwie teorie dedukcyjne miały empiryczny charakter, bo pokazywały, w jaki sposób przetestować empirycznie, tak? I trzeci, najważniejszy jeszcze wniosek, one były wtedy, w momencie powstania, równoważne empirycznie. Ale czynnik empiryczny nie rozstrzygał. Natomiast, proszę uwagę, ważno zauważyć, mimo wszystko uczeni jednak wyraźnie preferowali kosmologię relatywistyczną. Dlaczego? Kryterium wyboru w przypadku teorii empirycznie równoważnych są zalety wewnętrzne, wśród nich ważne miejsce zajmuje prostota logiczna. Dlaczego ta teoria Milna była mniej preferowana? Zwłaszcza wtedy, gdy pokazano, że jej model to jest szczególny przypadek ogólnej klasy modeli relatywistycznej, a więc jest uboższa, to był dowód, Morgan przeprowadził, uboższa informacyjnie. Natomiast teoria stanu stacjonarnego przyjmowała dodatkowe założenia, więc wbrew brzytwie Ockhama, wbrew założeniom prostoty i dodatkowo jeszcze prowadziła do sprzeczności z zasadami niezachowania. Ostatecznym przyczyną odrzucenia było odkrycie mikrofalowego promieniowania. I teraz próbę uzasadnienia. Podaje się, pierwsza uwaga, że to ciągle jest postulat badawcza, więc że to jest zadanie takie, które przyjmuje historię. Cztery grupy argumentów, pragmatyczne, że to prostsze teorie, no to łatwiej się to używa, łatwiej stosować i tak dalej, metodologiczne, że większa jest efektywność hipotez prostszych, a mniejsze ryzyko popełnienia błędu i metafizyczne, takie odwołujące się do założeń ontologicznych o porządku świata. Uwaga jeszcze jest, że to stowarzyszenie prostoty z prawdziwością utrudnione jest przez wybór języka opisu. A więc język opisu zmienia prostotę teorii. Tak? Ale jednak filozofowie nauki mówią, że nie rezygnuje się z tezy o zorientowaniu prostoty na prawdziwość. Dwie tezy.
moje dyskusyjne być może. Pierwsza jest taka słabsza, że możliwości i sposoby uzasadniania tej zasady prostoty ciągle mówię o tym, w jaki sposób naukowcy wybierają teorię. Proszę o tym pamiętać. Nie mówię o prostocie ontologicznej. Zależą w znacznym stopniu od przyjętych założeń. I druga teza, że świat jest racjonalny znowu w sensie rozumienia pewnego porządku, prawidłowości. Więc trzeba by to było w to racjonalne, matematyczne, matematyzowalne, w nawiasie wszystko, bo to do tego się nie odnoszę. Prowadzi w naturalny sposób do zastosowania prostoty jako kryterium wyboru teorii. No i Heller, który łączy piękno z prostotą i z doskonałością struktury logicznej, mówi tak, ostatnie zdanie. Jeśli teoria nie jest piękna, to możemy być niemal pewni, że jest błędna. Heisenberg podobnie, że obiektywny charakter, ta prostota praw nam jakoś tam odkrywa i że no, muszę przyznać, że wielka siła przekonania bierze się we mnie z prostoty i piękna matematycznej struktury, którą przyroda nam podpowiada. Einstein rozumiał prostotę jako wyjaśnienie tej zależności między przyrodą a opisującymi teoriami i mówi, że im bardziej będziemy tworzyć, konstruować teorie ogólne, spójne, czyli ten program unifikacyjny, to będziemy porządkować naukę, wprowadzając do niej element prostoty, a to będzie nas przybliżać do odkrywania harmonii świata. Mil podobnie, to już muszę przyspieszyć, teza ta o ontologicznej racjonalności jest przedmiotem kontrowersji. Heller zwraca uwagę, że filozofowie nad tym tylko dyskutują, a uczeni przyjmują to jako oczywiste, bądź prawie oczywiste założenie. Kontrargumenty jakie, że to nie chodzi o racjonalność świata, tylko racjonalność człowieka, a drugie, że racjonalność człowieka wykształciła się ewolucyjnie. Heller przytacza dwie takie odpowiedzi, że to nie może być tak, że my narzucamy własną racjonalność na przyrodę, bo byłoby to tylko można odnieść do opisu świata, a nie do opisu działania przyrody. A drugie mówi, jeśli nasza racjonalność została wypracowana na drodze ewolucyjnej, to znaczy, że przyroda jest racjonalna, skoro musimy tę racjonalność odziedziczyć. I ostatni slajd, cztery wnioski. Pierwszy, prostota ontologiczna bezwzględnie warunkuje uprawianie kosmologii, zarówno tego nurtu głównego, jak i tego dedukcyjnego. Prostota opisu świata jest względnie, ze względu na uteoretyzowanie danych empirycznych, względnie podporządkowana tym danym i ściśle powiązana z innymi kryteriami formalnymi, wśród których oczywiście jest prostota, tam jest jeszcze spójność, koherencja, systemowość itd. Pragmatyczna prostota, ta, która prowadzi do wybierania prostych teorii, ma uzasadnienie w praktyce badawczej, natomiast dyskusyjnie jest wymiar normatywny, a więc powiedzmy, czy rzeczywiście ona jest związana nierozdzielnie z prostotą, bo tak by wtedy taki charakter miał. I ostatnie, czwarte, że to już jest taki mój wniosek zupełnie, że prostota opisu przyrody i prostota struktur, poczynając od pojęć budowanych, a kończąc na teoriach, i prostota jeszcze bardziej pragmatyczna, znajdują swój jakiś rodzaj uzasadnienia w prostocie ontologicznej.